Witajcie, już po pracy, ale niestety musiałem zostać trochę dłużej, bo muszę paczkę spakować. Dostałem dzisiaj do pracy swoją przesyłkę z piękną patelnią Le Creuset, jak widzicie, ze zwrotów Amazona. Tyle, że gość napisał produkt powystawowy, lekkie zarysowania. A to nie jest zarysowanie. To jest ewidentnie pęknięcie na wskroś, ciężko tego nie zauważyć. O, widać, nie widać. Pod światło, o, patrzcie na to pęknięcie. No i założyłem dyskusję ze sprzedającym, a ten próbuje twierdzić, że nie było, że było tylko podrapane, że zgłosił protokół w FedExie, że uszkodzili paczkę. No nie będę się podkładał i pomagał im w wymuszeniu z ubezpieczenia. No bo patrzcie, to jest zdjęcie z aukcji, a wrzucę wam tutaj bezpośrednio z Allegro, bo na tym wydruku słabo widać, no ale te punkciki tutaj to są dokładnie te same odpryski. Także na zdjęciu z oferty już widać, że to pęknięcie było. Już jest patelnia z tyłu. To już widać. Także kuźwa nieźle kombinują. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jutro mam dać znać, jak będzie paczka spakowana. Mają podesłać kuriera po odbiór. No i zobaczymy, jak pójdzie reklamacja. A co ważniejsze, zobaczymy, czy ponownie wystawią tą patelnię i czy dalej będą kombinować. Także subskrybujcie, żeby się dowiedzieć, jak się potoczy sprawa. No trochę szkoda, bo patelnia za 143 zł wyszła. Normalnie kosztuje 650 czy prawie nawet 700. Oryginalny Le Creuset. No. Czasami się niestety nie udaje. A na razie to tyle.